takie dni w Holandii, kiedy niestety no, wszystkie próby wypłynięcia niestety nic nie dają, bo wiatr jest tak duży i mało bezpieczny, że no, odpuszczam po prostu, bo czasem zdrowy rozsądek, tak jak już to mówiliśmy na łodzi, jest ważniejszy niż ryby, bo ryby możemy złowić, ale do portu możemy czasem nie wrócić, więc staramy się też w takich dniach odpuścić, jakiś dzień organizacyjny, zakupy, także takie dni też muszą być nad wodą i też odpuszczamy w takie dni łowienie. To co, słuchajcie, cały dzień czekaliśmy, żeby przestało wiać. Wiać nie przestało, ale trochę zwolniło, więc spróbujemy podjąć wyzwanie. Mamy godzinę 17:20, jeszcze jasno, ale za chwilę się już ciemni, także spróbujemy wieczornego werta coś pokombinować, żeby gdzieś się schować i trochę tych ryb połowić. Dojechał do nas Darek. Siema Darek. Cześć, witam wszystkich. Ekipa jest bez zmian tutaj, jest Bartuś, jest Nondi, ukryty, ale jest z nami. No i co? Spróbujemy. Nie jest to często rozsądne, ale wiecie jak to jest z wędkarzami. To jest silniejsze od nas, także siedzenie w domu potęguje, że już chcecie jechać na ryby. No więc spróbujemy. Jak będzie, zobaczycie za jakiś moment. Gdzie masz przynętę, pokaż? Thank you.
No to co, słuchajcie, pogoda znowu wygrała. Wypłynęliśmy na 2 godziny, ale niestety problem jest ustawić się w jakimś stabilnym miejscu. Vertical potrzebuje niestety trochę lepszej pogody, mniej bujania. No i co, no miejmy nadzieję, że jutro się uspokoi. Ranek ma być w porządku, więc na świt startujemy i spróbujemy jutro szczęścia i złowienia fajnej ryby. Także nie zawsze się udaje, nie zawsze łowimy, ale walczymy do końca. Kolejny dzień, wczorajszy wieczór niestety warunki nas poskładały, nie udało się przebić, powalczyć z wiatrem. Dzisiaj też nie jest lepiej, ale spróbujemy popłynąć w rzekę, trochę się schować, jak będzie, zobaczycie później. Widzą dziurki. Pierwsze napłynięcie, mamy okonia, nieduży, ale cieszy. Pierwsza ryba dzisiejszego dnia, nieduży okoń, ale to tylko ten pierwszy ślepy wypchnięty, teraz będą większy. Pamiętam. Ma klatę. Co, znowu pierwsze napłynięcie, pierwszy rzut? Tak. To jest bardzo sympatyczne, ale mała ryba. Ale działa. Ale cieszy. Zobaczcie, jaką ma nietypową płetwę, odpływa. Ładny okoń, fajny, szeroki, dosyć już gruby. Wody. A co, wpadły kolejne rybki. Branie za braniem. Coś tam się dzieje na wodzie. Czekamy na większe. Tak jest. O, zobacz jak działa. Poka, poka! Nagrywasz? Nie. A, to jak nie nagrywasz, to tak ogólnie garbaty ładne.
posła chyba nie stawia do ataku. O, ładnie to zrobił. Masz ładny ogarnik. Tak jest! Super! Dzisiaj trzecia moja ryba. Tym razem ukoń 46 cm. Ładne uderzenie na moją szczęśliwą wędkę. Ta wędka chyba lubi większe ryby. No i co? Łowimy dalej, szukam jeszcze większych. Węgorz. Tak, kuleczka, jazda przed Barteza. Tak, idziemy dalej. Taki oto kolega, sympatyczny. Zażarł całą gumkę. Piękny strzał. Nie za duży, ale cieszy. Kolejny do kolekcji. Dobra, się odsuwa. Bardzo grubo. Ktoś to jest? Załatw to. Dobrze, dobrze. Nie mówcie teraz. No, 4-6. Przyłóż go. Zmiana przynęty. Głośniej trochę. Zmiana przynęty, na którą łapaliśmy tutaj w styczniu, w lutym. Znowu ładny, piękny, gruby okoń, 46. Piękny bochenek, także walczymy dalej i liczymy na jeszcze większe rybki. Spokojnie, Darek, tu go przyciągnij. Dobra, dobra, spokojnie. Nie, ale mniejszy chyba. Ale na to ładnie. Ale tak. E, zobacz! Proszę, panie. No co, myślałem, że jest okoń, a tutaj taki mały sandaczek, ale ciekawie się zaczyna. Zaczynają się sandaczki ruszać. Fajna ryba. Czekamy znów na większe.